Wystawa o tytule Kościół Krakowski 1939-1945, jak sam tytuł wskazuje, obejmuje okres okupacji niemieckiej. Wystawa jest bardzo ważna z tej racji, że w tamtym czasie Kościół, religijność była nieprawdopodobnie ważna dla społeczeństwa polskiego, krakowskiego, które znajdowało się pod jarzmem okupantów. Kościół niósł pocieszenie, religia niosła ze sobą umocnienie w trudnych chwilach, dawała pokrzepienie, nadzieję na lepsze jutro. Wystawa jest podzielona na 8 segmentów. Tak naprawdę zaczynaliśmy od osób poprzez właśnie pokazanie pamiątek po tych osobach i przechodziliśmy następnie do konkretnej działalności w ramach Kościoła. Bardzo cennymi i ważnymi pamiątkami, które udało nam się uzyskać na tą wystawę, są pamiątki z Łagiewnik, udostępnione dzięki życzliwości Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Jest to pierwszy medalik bity w tamtym czasie z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, broszurki z koronką do Miłosierdzia Bożego też z tamtego czasu. To jest wszystko bardzo świeże, pamiętajmy, że wydawane w zaledwie kilka lat po śmierci siostry Faustyny. Oprócz tego otrzymaliśmy od sióstr Urszulanek możliwość reprodukcji zdjęć ze szkoły gospodarczej, która była prowadzona przy ulicy Starowiśnej. Wystawę można zobaczyć w fabryce Emalia Schindlera do 28 grudnia tego roku.